Cześć, witajcie. Cześć, cześć. Doszliśmy do takiej dosyć kłopotliwej literki, literki K. No ona już poprzednio była troszkę kłopotliwa, teraz... No szczególnie, ale Konrad coś wymyślił. Ale wymyśliliśmy, tak. A że Konrad wymyślił, to on wam o tym poopowiada. Tak, opowiemy wam o czymś takim, co się nazywa KHTML i pewnie wielu z was w ogóle nie wiedziało, że coś takiego jest, istnieje i w ogóle nie słyszało. Natomiast jest to, powiedzmy, dziadek Chroma i Safari. Zresztą żyjący dziadek, to żeby nie było. Co to jest i skąd się to wzięło? No więc tak, mamy lata 90. Linux zaczyna być traktowany jako całkiem już poważny system operacyjny, ale na serwery, bo na desktop to niestety nie jest. Taki mocno przaśny i taki zwykły użytkownik, czy to Maca, czy Windowsa, no to jak zobaczy Linuxa, to raczej ucieknie z krzykiem, niż będzie w stanie na tym pracować. No i parę ludzi postanowiło to zmienić. Mniej więcej wtedy się pojawiły dwa duże projekty, żyjące zresztą do dzisiaj, stworzenia środowiska graficznego dla Linuxa. Znaczy nie to, żeby go nie było. Było, tylko tak jak mówię, no takie dosyć surowe. Jeden z tych projektów się nazywał KDE, co tak naprawdę do końca nie wiadomo, co znaczy K. Niektórzy twierdzą, że to pochodziło od Cool Desktop Environment i w tym momencie to Cool niby jest C, ale to tak samo jak z OK, gdzie też C przeszło w K. W każdym razie nie wiadomo. KDE sobie zaczęło powstawać w 96, w 98 była pierwsza taka wersja 1.0, tak? Co nie znaczy, że wcześniej nie było używane w wersjach tam 0 coś tam. Co było w KDE ciekawego? W KDE ciekawe było to, że sobie ludzie wtedy wymyślili, że menedżer plików, czyli to okienko, które tam sobie tam klikamy w dysk C i pokazuje i tak dalej, będzie równocześnie przeglądarką internetową. I to wcale nie Microsoft wymyślił, tylko właśnie to KDE wymyślił, a Microsoft to bardzo radośnie po prostu przechwycił i zastosował. I no, trzeba było tą przeglądarkę po prostu stworzyć i w ten sposób powstało KHTML jako część KDE, czyli browser HTML-a po prostu dla KDE. No i tak sobie to żyło, KDE się rozwijało, KHTML też. W pewnym momencie ten KHTML stał się na tyle, powiedzmy, już dojrzały, że ludzie stwierdzili, że a, to zrobimy z tego zupełnie niezależną przeglądarkę i powstała przeglądarka, która się nazywa Conqueror. Jest do tej pory, nie jest jakaś szczególnie popularna, ale jest. A jakiś czas później nastąpił tak zwany fork. To w środowisku open source'owym jest bardzo częste zjawisko. Fork, czyli widelec, dosłownie o to tu chodzi, że po prostu rozdwajamy projekt. Czyli jest jeden projekt i w pewnym momencie część ludzi przechodzi i zakłada... bierze, ponieważ to są otwarte źródła, więc mogą to zrobić i idą sobie w swoją stronę, a reszta idzie sobie w swoją stronę. Takich forków jest po prostu cała masa. OpenOffice i LibreOffice to jest przykład takiego właśnie forka, gdzie po prostu część ludzi pracujących nad OpenOffice'em stwierdziła, że nie, oni to zrobią lepiej i zrobili LibreOffice'a. Czy lepiej, czy gorzej, to każdy sobie może ocenić. No i tak powstał WebKit. I tu już jesteśmy bardzo blisko, ponieważ WebKit jest w zasadzie żywcem używany w przeglądarce Safari jako standardowy silnik renderujący. Ale to jeszcze nie koniec, bo z kolei z WebKita wyforkowało coś, co się nazywa Chromium i jak się pewnie domyślacie, jest silnikiem renderującym w Chromie. Także w tym momencie mamy w zasadzie dwie rodziny przeglądarek. Tą bazującą na Gecko, czyli Firefoxa ogólnie, rodzinę Firefoxa i całą rodzinę Safari, Chroma i tych wszystkich przeglądarek, które tam są standardowo dostarczane przez producentów na przykład telefonów, jako tam Samsung Browser czy coś takiego. I te wszystkie przeglądarki albo bazują właśnie na WebKicie, albo na Chromium. Więc tak naprawdę na KHTML-u też. A KHTML no, jest sobie i żyje, chociaż no, nie jest jakiś szczególnie w tym momencie popularny. Zarówno WebKit, jak i Chromium po prostu przebiły go na pewno popularnością czy jakością, no to też można sobie ocenić. Są przeglądarki pisane w czystym KHTML-u, nie w WebKicie, można sobie wypróbować, jak ktoś lubi i chce. No i to w zasadzie tyle. Po prostu KHTML sobie był, gdyby go nie było, to by nie było Chroma. I tak bym podsumował
Cały ten historyczny wywód. Jakby się chciało wytłumaczyć, czym się różni Safari od Chroma, to tak naprawdę trzeba się cofnąć do KHTML-a, żeby to zrozumieć. O, może w ten sposób. No dodam jeszcze, że oczywiście całe KDE i KHTML był rozwijany na licencji open source'owej, dlatego te wszystkie zabawy z forkami były jak najbardziej możliwe. I dlatego na przykład Apple mógł sobie to po prostu wziąć, pozmieniać i wypuścić jako swoje, nikomu nic nie płacąc, nie? I teraz twierdzi, że ma super, super rewelacyjną przeglądarkę, która tak naprawdę nie jest ich, czyli w zasadzie robi to, co robi z całą resztą swoich produktów. No i to chyba wszystko, co powinniście wiedzieć o KHTML. No, a w następnym odcinku znowuż będziemy się trochę znęcali nad Apple'em. Ha, to już pewnie się domyślacie, co to będzie, ale bo będzie to literka kolejna. Cześć. Cześć.